Siema, z tej strony Beziu, jest dzisiaj ze mną cała ekipa TK. Siema ekipa! Siemano! Ekipa TK! Tak, dokładnie. Dzisiaj gramy tryb policja versus złodzieje. Jak mogliście wiedzieć z poprzednich odcinków, porwali nam jednego detektywa siwego. Chick oraz Blaze'u podejmą się negocjacji w sprawie porwanego Camilosa i mam nadzieję, że odzyskają go od naszych rabusi. A my w asortymencie dostajemy dodatkowo medyka, ponieważ rabusie przekroczyli próg pieniężny. O, i też słod może się pojawić, no ale nie wiadomo. Co sytuacja nam pokaże, możemy powołać, może kilka jednostek będzie, no a my z Blaze'em idziemy się udać na wymianę. Dokładnie, a więc teraz macie perspektywę dzika. A zostawisz suba, gościu, i walnij w dzwona. Dokładnie, komentarz też mile widziany. Dzień dobry, no ja czekam już na was, a wy co? Gdzie pan się znajduje? Pod hangarem, no. Może przystąpimy już do negocjacji. Zapraszam. Ale jakich negocjacji? Sprawa jest prosta. Akta nam dajecie, wszystkie jakie na nas macie. A my wam dajemy człowieka i chcemy szybkiej wymiany, możliwości odjazdu. Jesteśmy zwykłymi obywatelami. Tak się umawialiśmy wcześniej. Czyli w zamian za życie policjanta chcecie od nas akta i nową tożsamość. No tak. Oczywiście. Myślę, że to jest uczciwa propozycja. Dobra, a więc teraz jesteśmy na komendzie. Jest już z nami nasz Siwus, kochany. Cześć, Siwus. Siemaneczko. Ja już jestem gotowy i dziękuję za odbicie. Jednak no dość dużym kosztem, ale złapiemy ich. Złapiemy ich, dorwiemy i po prostu będą nasi. Tylko taka mała podpowiedź dla was. Mogą mieć sporo broni. Mogą mieć sporo broni, bo mają sporo cashu, więc mogą mieć wszystko. Damy radę, mamy SWAT. A więc teraz lecimy i patrolujemy nasze miasto. Ogólnie mam takie przeczucie, że oni dzisiaj będą działać grubo i zrobią jakiś bank. A mogą zrobić coś grubego, wiecie? No ja sobie się tu pokręcę po północnej części las. O! O! Alhabra Drive. Nie wiem. Co to jest? Nie ma tego. To nie są to jakieś dzielnice portowe? Coś takiego? Co? Alha co? No nie ma, tego powiadomienia nie ma. Tam i losem kręcimy się obok Pacyfika. Obok galerii właśnie. Ja aktualnie jestem na Chinatown, na Little Seoul. Ja tutaj robię. Nie widzę cię no, nigdzie. Dobra, możemy... No ja tutaj powiedziałem, że Little Seoul zajmuje, ale możemy razem jak chcesz pojeździć. W sensie w osobnych autach. Krążę pomiędzy różnymi sklepami i jubilerem, więc... Jakiś, że ten czerwono-zielony śmigłowiec widzę, takim NPC-tem nie latają w centrum. Nie, latałem. I ląduje pionowo w dół. Latałem. Ja już go pośledzę sobie. W Monzonach? To jest obok mnie. Tam. Czerwono-zielony Swift to jest. Strzały Senora. U mnie, jest tam blisko bardzo. Sklep na Seniorze. Chłopie, oni afrodo mianą jak nic. Mieli motor, pamiętajcie. Wiecie co, oni na początku się rozdzielili. Widziałem tylko jednego. Nie wiem, gdzie był drugi. Nie wiem, czy oni nie mają gdzieś bazy właśnie w dokach. Teraz tak, patrzcie afrody głównie i Sandy. I jak będą w sklepie jakieś, to nie jeszcze to jakby drogą frontową, tylko najlepiej zaskoczyć. Ty, motocykl! Jest motocykl, gdzie, co jest? U mnie Great Highway. Tak, helikopter, mają ten helikopter. No to mówiłem wam, że to jest helikopter. To był on, tak. Ej, tak, mam tak, motocykl tak. Na Great Ocean. Na Grand Seniora, w sensie, przy tamie. Pozwolenie na wzięcie helikoptera. Przy tamie, tak, przy tamie. Rezerw bierze helikopter. Bierz halkę. Tak, jadę na komendę. Przy tamie i co, gonisz go? Tak, jadę za nim. Jedź za nim, baluj. Tak bardzo nienaturalnie się poruszał. W kierunku Paleto, Great Ocean Highway, lewa autostrada. Gdzie jest? Witam. Pan zjedzie na pobocze. Ale z jakiej paki? Pan zjedzie po prostu, kontrola drogowa. No, co jest? Dobrze, zna pan powód zatrzymania? No właśnie nie znam, o co chodzi? No, pan przekroczył prędkość. Ale... Pan wyprzedzał sobie tutaj, na drodze. Ej, ale przecież to jest ten, tutaj jest przerywana i jechałem stówkę, a tu 120 jest. Jechałem stówkę za samochodami. Na pewno? No na pewno, jak ja mam kocham. Zarejestrowane. A jestem pobożny. Bahama Canyon? Zrobię panu test. Sklep, to jest alkomatem. Na HIFA sam sobie może robić, ja jestem bezpieczny. Nie, zrobię pan alkomatem. W sensie na promile we krwi. Pan, to pan chyba siebie zbada, bo pan tak gada. Jak pan pokręcony był gość. Dobra. Pan dmuchnie. A nie będę dmuchał do pistoleta, no już się na to kiedyś mój stary nabrał w więzieniu. Jest 6,8. Co? 6,8. Ale co, to ty tyle masz w spodniach, czy o co chodzi? Nie, tyle pan wydmuchał. A ja nie dmuchałem nawet, gościu. Ale zabrałem. Mogę jechać, bo tak niezręcznie się czuję. Jeszcze pan dowodzik poproszę od pana. Henryk
Henryk stanęła. Dobrze, panie Henryku. Jest pan wolny na tę chwilę. Do widzenia. Do widzenia. Żegnam. Dobra. Kontrola drogowa zakończona sukcesem. Ogólnie, Beziu, problem jest taki, że Waluś i Rezer znaleźli helikopter, który obrabiał sklepy. Powołaliśmy jednostkę helikopterową. Dobrze. Kto się nią zajmuje? Ja. Ja też. Ja na ziemi jestem. Dobra, to tam walczcie dziennie z powietrza. Mamy nadzieję, że ich znajdziemy jakoś. Co się stało z panem? Zgubiłem go. Ja pojadę... Wiem co zrobił. Został w krzakach i jedzie za mną. Jedzie za tobą ospany? Jedzie za mną, tak. Alvana. Alhambra. Jedzie za mną, jesteśmy koło kasyna w razie czego. Niedaleko, niedaleko mnie. Jedzie cały czas za mną ospaną. Dobra, Kamilos. Weźmy podejść do Kamilosa, ja też pojadę tam. Jadę tak, właśnie. Tak, jedzie a za gdzie mną. Wy jesteście? Trzeba obstawić też miasto. Kamilos jest obok kasyna, z tego co widzę. Pamiętaj, jak będzie się zbliżał dzida przed ciebie. Jestem spalony trochę. A ten helikopter w końcu zgubiliście, tak? Na chwilę obecną tak. Jestem za ospaną. Dobrze. No to Helka robiła napad na ten, tak? Właśnie nie widziałem żadnej odlatującej Helki, wiesz, w tym problem. Ospano cały czas za mną jedzie. On wie, na pewno. On wie, no. Ja pojadę... O, prawie mi wjechał w dupę. Widzę tą Helkę, widzę Helkę. Gdzie? Wschodnia autostrada. Wiesz co, proponuję ci, Kamilo, żebyś zajechał na komendę z moim radiowóz. Chcę zmienić radiowóz, tylko cały czas mnie śledzi. To mogę cię eskortować. Słuchajcie, mam tą helkę. Lata nad ospanym, nad wami, Beziu, lata. Lecę. Jest na nas, tak, widzę ją. Kombinować. Dobra, ja robię rurę, dawaj, Beziu, po prostu gonię, jakbyś mnie gonił, stary. Lecą za wami. Dobra, gonisz mnie, to ja panikuję, stary, mamy to, odgrywamy taki spektakl. Gońcie tą helkę. Gońcie tą helkę. Leci w stronę wyjazdówki, w stronę LS leci. Jest teraz nad kasyną. Widzę ją. Nie stracisz jej? Rezerw, dogonisz ją samemu? Gdzie ona jest? Słuchaj, jest na mnie centralnie, ja jadę za nią. Ona śledzi ospanego. Mają jakiś plan chyba porwania. Oni jadą do tego? Oni jadą tutaj tunelami. On coś próbuje tą Helką zrobić. On mnie śledził, chciał... Centralnie jest na mnie, na moim GPS-ie. O kurde, lecą za nami. Leżą, dawaj, grzejemy szybko. Ja jadę tak, jak mi stary zagrasz, nie? Wjeżdżaj na parking. Dobra, mam helkę, widzę ją. Nade mną, obok mnie, gonię ją. Jest, krąży wokół komendy, jestem nad nią. Ucieka, gonię ją. Tam jest ten śmigłowiec chyba. Na mnie ta helka jest, ratusz miasta. A ona nie leci na... Kurde, ona nie jest... Jubiler, obok jubilera jesteśmy. Jubiler? Jak oni wylądują na dachu, to jest kaput dla nas. Nie, spokojnie, musimy to dobrze obstawić. Rezer, jak możesz ze śmigłowca strzelać, to im przestrzel tylny śmigł, jak wylądują gdzieś. Ja mogę mu w łeb strzelić, no ale nie. Ty nie śmigło mu walnie, jak już. Jestem nad nim, jakby dosłownie. Nad nimi próbuję mnie ściągnąć. Leci do góry, tak. Nie, on leci jakby do góry, jestem nad nimi i on próbuje mnie ściągnąć do góry. Rezerw, bo jakby nie ma sensu, żebyś stał tak blisko niego, bo nic dobra, nie robi, nie? Jest! Mamy ospanego! No, jedzie obok ratuszu. Dobra, ja kryję jubilera. No ja się nie podłączam. Dobra, widzę go, dołączam się tak samo. Co by na to, by zmniejszyć trochę ilość tych jednostek, bo jest tu nas trochę za dużo. Myślę, że to jest dobra opcja, bo jak gonimy ospanego, a rezerw ma ospanego, to jest są wszyscy. A nie ma sensu po prostu. Dealer? A mamy podstawę, by zatrzymać ospano, czy raczej nie? Ten śmigłowiec tam lata pomiędzy tymi budynkami. A z pana ciągle jakieś krzyk do mnie gada. Aktualnie i tak nie mamy nic innego do roboty, więc musimy posiedzieć trochę na ogonie. Czy siedzisz na ogonie tamtej herce? Nie. Znika po jakimś czasie. Ja na takim razie... Waluś, gdzie jest pana? Upechał, Beziu. Dobra, tam jest. Dobra, odpuśćcie go już powoli. No, nic jeszcze nie zrobili tak do końca. Słuchajcie tego, jest 20... Nie, no jest... Większość osób jest w centrum obok komendy jednostek. Ja bym się rozproszył po całej mapie i nie ma krytego banku, nie ma krytego jubilera, nic nie jest kryte tego siebie. Sandy paleta jest puściutkie dosłownie. Ospek, jak coś udaje się w głąb tych stref gangów. Stacja tak. Może jadę na stację w takim razie od razu. On był przed chwilą na stacji, teraz jedzie w kierunku maini. Pomyślcie, co oni mogą zrobić w tym czasie. Oni mogą naprawdę dużo rzeczy, mają ogromny budżet, więc wiecie. Jestem ciekaw tylko, czy ta helka była kradziona, czy zakupiona, nie? Zgubiłem ospanego jak coś. Ja go widzę, jest koło mnie jak coś. Dobra, on dalej jeździ na tym samym motocyklu? Tak. Ja bym odpuścił tego ospanego, bo nic się nie dzieje, zauważcie, że ten radiowóz odjedzie, Odjedzie. Nawet możecie wrzucić bomby. Wrzuć bomby, jakbyś kogoś gonił, stary. Psst, panie policjancie!
Nie, bo słucham. Było podejrzane, ten zatrzymał się. Ten koleś na lewo miał pistolet w ręce. Ten celował do mnie przez szybę chyba, no? Tak chyba, no. Dobra, dobra, zatrzymam go. Zjedź na pobocze, zatrzymaj się, delikwencie. Ade, no, stój. Nad tobą rezerw ten, Helka. Stój. No, co robi? Ale to chyba lokalna. Dobra, gonię lokalnego. Ja bym pilnował Bezia, żeby go nie porwał. Bo coś mi tu nie pasuje. Jedzie cały mi też. Mi też, spokojnie, spokojnie. Jesteśmy za tobą we dwóch. Tak, ja mam... Więcej jednostek nie potrzeba. Ale on ci śledzi Beziu, czy co? No, ty, to mogę, jak coś to mogę zatrzymać tak na szybko, żeby wiesz, mógł odjechać. Ja mówię mu, żeby nie śledził radiowozu i tak dalej. Nie? On może ukraść radiowóz w sumie. Jak spróbuję, to go porażę paralizatorem. A czy jak ukradnie, to... Ucieka na pieszo! Helka, jest. Obok mnie jest Helka. Komenda, Winewood. Możemy, no. Winewood. Co możemy? No możemy poszantażować dziewczyny. Jakie dziewczyny? Ja nic nie szantażuję. O, z pana do mnie coś gadał o szantażowaniu dziewczyn. No właśnie, sam. Nie wiem o co chodzi, ale dobra. Dobra. Widzę go. Rozdzielam się ze spano. Takie w stronę bezpieczni. Widzę motor jadący koło placówki FIB pod prąd. O, spano dał długą kompletnie, jedzie w stronę Weasela. Walnął z śmigłem w ten. Dymi mu się. Helka mu się dymi. Boże, gdzie to jest? Nie wiem. Industrialka. Widzę. Dymi mu się, kopci się. Widzę ospano u mnie, jedzie Vespucci. Cały czas jedzie Vespucci Canals. W kierunku chaty Trevora. Co z nim, Waluś? Co z tym motorem? Może co on zrobił? Ale co on zrobił? No nic, po prostu go zobaczyłem, co nie? To nie mamy, nie możemy. Kali leci w stronę jachtu. Tak? Dobra. Opada w dół. Ląduje, bo ospano będzie lądować. Gdzie ląduje? Jest na dole ospano, jest na dole ospano z motorem. A, wylądował. Jadę. Ospano wsiada do Helki. Spróbujcie go porazić. Tylko ona się kopci. Nie. Wystartowała. Lecę za nimi. Lotnisko. Polecieli w kierunku lotniska. Waluś, niech teraz tak. Na radiu mówię tylko rezerw. Bo jest, nie proszę się przeszukujecie, a rezerw jest za nim tak właściwie. Nie dawajcie zbędnego info. Dobra, lecimy w stronę industrialki. Jest noc, więc dupa widzę. Doki. Mijamy tą bazę, ten hangar tych. Marwelder. Dokładnie. I jesteśmy nad dokami. Oni mogą tam mieć dziuple. Lotniskowiec. W stronę lotniskowska. Lądują na... Mają tu chyba bazę. Lądują doki. Szybko. Lądują doki. O kurde. Marwelder czy co? Lądują nie, doki. Nie. Zawracają? Garaż. Mogą mieć w garażu. Nie lądują? Odwrócili się jakoś dziwnie? Ale są giga nisko. Są mega nisko. Na wodzie lądują. Co oni robią? Zatopili się! Co oni zrobili? Wyskoczyli pewnie. Robili to specjalnie. Są, widzę jak płyną. Kierunek. Płyną w stronę doków. Czerwona, różowa koszulka i taka, nie wiem, brązowa? Wchodzą na ten. Wchodzą na... Na molo. Na doki. Nie. Co ja gadam? Są, widzę ich. Mega. Wyłączcie sygnał. Weszli na doki. Nie. Biegną w stronę garażu. Bierze auto czerwone jakieś. Odetnijcie industrialkę kolczatkami. O, Waluś pasuje. Wziął czerwone auto, czteroosobowe. Bierze, co się dzieje? Strzały. No, to tu. Czerwone auto. Ja już stawiam w takim razie. Jest na wjeździe jak coś. Będę stał przy nią. Kali stoi na środku i nic nie robi. Czerwone auto. Ej, Kali, z Kalim coś się dzieje chyba. On stoi kompletnie w miejscu. O, to ospano jest w czerwonym aucie tym. To czerwone. Dziękuję, Waluś. Ono pod prąd jedzie zresztą, lewym pasem, to co ty. Dobra, jedź zanim tak giga wolno. Nie? W ogóle weź sprawdź, czy to on. Nie jedzie pod prąd. A, no w sumie to on. To... W sensie jak sprawdzić, no jak. Dobra, ej. No. Ej, dobra, ej, papa, do dziupi jedzie. A. Ej, tu nie jest ten garaż. Weź, cofaj się. Nie wiem, który to jest garaż. Czerwony Falcon, nie, czarny znaczy, co ja gadam. Czarny mamy takie auto dwuosobowe. O, to on, dupu w ciebie. Ganimy go. Nie, no kto tutaj? Ja stoję jak coś koło tego garażu, nie wiem czy zablokować czy nie. To nie będzie to. Odcięliście industrialkę kolczatkami? Nie, można ich usunąć, dlatego nie odcinałem od kolczatkami. Ja driftem biedę tak zwane. Uważaj, żebyśmy się w tył nie tego, nie w pieprzu. Jeżdża na tory. Kurde, dopiero co. Ej, chupa! Weźcie, idźcie na hutę. On tu będzie mieć dziuple. Zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. Mam go, wyjdź z auta. O nie, ląduje. Wysiada. Macie go? Tak, zablokowany jest. Czyli jednak nie tutaj. Cofaj, wyjeżdża. Co on robi? Do rady. Do out. W którą stronę wyjechał? Pojechał. Góry jedzie. Jak wy to zablokowaliście? Wjeżdża na autostradę. Tak, dokładnie, pod prąd jedzie. Frajerem jak ktoś czarnym. Nie, no świetnie. Czym jedzie? Frajerem.
syf? Frajerem jedzie, okej. Beziu, dawaj, te dwie paki twój sunie. I przejeżdżamy. Uj, marabunta, skręcam lewo. Marabunta, dokładnie. Zatrzymuj się, to jest ich baza. To jest ich ten wow. A miał takiego boksa pięknego. Panowie, ale fajnie tak, wyszło. Dowody nam się odrobiły, na spokojnie. A, mamy, ale dziku, mamy teraz przewagę, ponieważ mamy imię i nazwisko ospanego. A więc dziękujemy wam za oglądanie. Niestety tych dwóch gagatków znowu nas pokonało. Następnym razem nam się uda, co nie, panowie? Jasne. Tak jest. To my lecimy, siema. Siema. Siemano.